Państwo też za chwilkę zobaczą, jak wyglądały te sceny po ostatnim gwizdku sędziego, właściwie po tym obronionym rzucie karnym Kacpra Tobiasza. Nie chcemy też tym epatować, no bo nie to było w sumie najistotniejsze w tym meczu, ale sądzę, że kary się posypią, to tak w uzupełnieniu Tomka wypowiedzi. Znaczy przede wszystkim tak parę sytuacji mnie dziwi, może będzie to takie trochę uderzające i prawdziwe. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy Legia dostaje czerwoną kartkę, no to od tego są sędziowie, od tego jest VAR, od tego jest asystent. No, prowokacje zupełnie niepotrzebne, które są ze strony Rakowa i to zachowanie. Postarli się też obaj trenerzy, powiedzmy, co jest rzadkością na polskim boisku. Nie, no nie, no to jest takie trochę... Przepraszam, teraz... Jak to się mówi, unter der Gürtel, nie? Zobaczmy, to jest zachowanie. Ta sytuacja. O. I się zaczęło od tego właściwie, a później to już trwała awantura w najlepszej. Tak, no, tam była normalnie bitka, nie? No to jest normalna bójka na boisku między piłkarzami. No to wiesz, no to dla mnie to nie jest normalne zachowanie. Trzeba umieć wygrać, trzeba umieć też przegrać. Tutaj widzimy, zobaczmy, jeszcze jest Mladenowicz odciągany w tej chwili przez członków swojego sztabu, ale no, też myślę, że kibice już wrzucają w media społecznościowe wszystko to, co się działo, bo będąc przy linii nakręcili to, mieli to na wyciągnięcie ręki. No tak, to nie są dopuszczalne sytuacje, trzeba panować nad swoimi nerwami. Oczywiście to są emocje, ale nie może być tak, że dochodzi do rękoczynów, dochodzi do ganianki, do po prostu takich sytuacji, że zawodnicy biją się, odpychają się, to powinien być wzajemny szacunek. Gdyby nie było, to jest wizytówka polskiej piłki, są te dwa zespoły, więc mi się wydaje, tu chodzi o szacunek jeden dla drugiego, bo to jest bardzo ważne. Nie macie wrażenia, że już wczoraj podgrzał ten finał trener Rakowa? Powiedział o arbitrze? Oczywiście, arbitrze. To jest takie prowokowanie, ja wiem, że to jest... W Niemczech byłby zawieszony od razu, bo od krytykowania i oceniania, wiem, od oceniania sędziów... Robi, no, wiem, ale Romek, od oceniania sędziów jest odpowiednia komisja i od tego jest PZPN i Ekstraklasa, a nie na pewno publicznie wywierać presję na sędziach i mówi, że no liczę z tym, że sobie da radę. Wiesz, ja wiem, że dzisiaj trener Papszun jest na topie, zrobił kawał dobrej roboty w Rakowie, ale panowie, no też stąpajmy mocno po ziemi, bo ja widzę, że ta ziemia niektórym się naprawdę rozsunęła w ostatnim czasie między nogami i no taka wypowiedź z jego ust szczególnie, gdzie zawsze on był stonowany, zawsze był elegancki, zawsze szanował przeciwnika, no to tak trochę szczerze powiem, mi się to nie podoba.